Ta wystawa w bibliotece UMK to hołd złożony księdzu Władysławowi Bukowieckiemu, który ponad 13 lat spędził w łagrach sowieckich. Nigdy tego czasu nie uważał jednak za stracony. Nazywany był apostołem Kazachstanu. Wystawa okazuje postać niezwykłego kapłana, księdza Władysława Bukowieckiego, sługi Bożego, który był wywieziony w 1945 roku przez Rosjan z Łódzka, najpierw do Kijowa, potem był więziony w łagrach w Kazachstanie i w 1954 roku uwolniony, miał możliwość powrotu do Polski, nie wrócił, pozostał w Kazachstanie i tam ogarniał duszpasterstwem właściwie wszystkie narodowości katolików, Niemców, Polaków, też Ukraińców. To jest bohater, to jest wielka postać, mówimy, że no, święci to są jacyś ludzie, którzy no, tam gdzieś tam na piedestale daleko modlą, odizolowani do ludzi. Nieprawda, święci to są ci, którzy wśród ludzi i dla ludzi pracują i to on był właśnie przykładem takiego zwykłego człowieka, który był świętym aż do bólu. Pomysłodawczynią wystawy jest nauczycielka prowadząca kółko teatralne w szkole podstawowej w Lubiczu Dolnym. Od lat młodzieńczych zafascynowana postacią księdza, jego działalnością i odwagą. Wydaje się, że jego propozycja duszpasterstwa, no być może wtedy to trudno mi ocenić, prawda? Ta propozycja duszpasterstwa była wyznaczona warunkami trudnymi. To było duszpasterstwo podziemne. On był takim domokrążcą, prowadził msze święte po prywatnych domach, odchodził od domu do domu, w zasadzie nielegalnie, ale że teraz jest to ta propozycja takiego duszpasterstwa od osoby do osoby, bardzo indywidualnej, tego kontaktu z indywidualnym człowiekiem, że ona jest niesłychanie aktualna. Na wystawie wyeksponowano również listy księdza Bukowińskiego do profesora Karola Górskiego, z którym przyjaźnił się jeszcze w latach 20. XX wieku na Uniwersytecie Jagiellońskim. No i ta przyjaźń przetrwała właściwie do śmierci księdza Bukowińskiego w 1974 roku. Te listy ukazują ogromną wiarę księdza Bukowińskiego, Bożą opatrzność, bez której właściwie nie mógłby duszpasterzować na takich terenach, tak trudnych warunkach. Ukazują też jego zainteresowania historyczne. Księdza doskonale znał papież Jan Paweł II, który podziwiał go za kapłańską wierność i apostolski zapał. Obecnie trwa proces kanonizacji księdza Bukowińskiego.